Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam Was na mały haul z Pepco. Dzisiaj za zakupy w Pepco zapłaciłam 212 zł i 40 groszy. Kupiłam sobie parę rzeczy, które już po prostu u mnie wymagają wymiany. Pierwsze to deski. Wzięłam sobie cztery deski, dwie takie średniej wielkości. Jedna kosztowała 15 zł. Wzięłam takie dwie. Moje deski są już stare, ja używam desek tylko takich drewnianych i bardzo zależało mi na tym, aby po prostu one również drewniane były i takie dosyć mocne. Mam nadzieję, że one mi się tutaj nie będą odklejać. No zobaczymy, powiem Wam szczerze, że to są moje pierwsze deski z Pepco. Mam nadzieję, że będą się fajnie sprawdzały, a te deski były jedna po 20 zł. Także za te dwie 40 zł, a za te mniejsze 2,30. Wzięłam również maty, to są takie silikonowe ociekacze do naczyń, ponieważ mam suszarkę do naczyń. No pomimo tego, że wkładam do zmywarki, no to jest nas piątka i tych naczyń po prostu dużo jeszcze później zostaje. I na tamtej suszarce odkładam po prostu umyte naczynia, ale ona mi tak jakby przecieka i leci mi po prostu ta woda na blat. No i stwierdziłam, że wezmę taki silikon pod tą suszarkę i będę miała problem z głowy, bo potem tylko jak już wytrę wszystkie naczynia, z tamtej suszarki wszystko sobie ściągnę. A woda, która będzie po prostu na tym silikonie tutaj, no pozbędę się jej i wyleję ją do zlewu. No i ten mój blat będzie taki, można powiedzieć, chroniony. Także wzięłam takie dwie. Zobaczę, jak mi się będą sprawdzały. Powiem Wam, że szukałam ich i na internecie, i szukałam również w takich sklepikach, jak no sklepach jak Carrefour czy Auchan. I powiem Wam szczerze, że nie mogłam znaleźć nic takiego fajnego i wręcz jestem w szoku, bo poszłam do Pepco tylko po deski, a tak naprawdę znalazłam sobie te podkładki silikonowe. Mam nadzieję, że sprawdzą mi się fajnie. Wielkość też jest nawet w porządku. Mam nadzieję, że będą ok. Dam Wam znać po użytkowaniu. Wzięłam ściereczki i ja przeważnie biorę ściereczek więcej, ponieważ ściereczki w domu, no w kuchni muszą być, czy do dłoni właśnie, czy do wycierania naczyń, jak już je umyję i lubię po prostu, jak są takie świeże ściereczki w domu. Obecnie jeszcze zostaję w takim klimacie świątecznym i do końca stycznia używam takich, ja je kupiłam w Biedronce i powiem Wam, że są naprawdę fajne. Kupiłam cztery, dwie są w użyciu, a dwie jeszcze są takie nowiutkie. No i po prostu stwierdziłam, że jak się teraz styczeń skończy, to sobie je schowam i już wprowadzę sobie taką świeżość do kuchni. Ja lubię bardzo dekorować moje wnętrza, lubię jak po tej zimie i tych takich światełkach w domu przychodzi taka świeżość, troszeczkę kwiatów świeżych do domu również wprowadzę i też ściereczki cieszę się, że w takim fajnym, jasnym kolorze. Także wzięłam sobie dwa opakowania tych ścierek, w jednym tym zestawie jest ich 1, 2, 3, czyli mam 6 nowych ściereczek. Wzięłam również taki wazon, zobaczcie jaki ciekawy. Tym bardziej, że ja kupuję często świeże kwiaty do domu i postawię sobie go po prostu w kuchni przy mojej indukcji, tak gdzieś z boku, do środka sobie włożę jakiegoś tulipanka. Prosiłam męża, żeby mi kupił kwiaty po pracy, także włożę sobie takie, będę miała już świeże. I tak się zastanawiam właśnie, czy dzisiaj nie ściągnąć sobie światełka w kuchni. Chociaż są one bardzo urokliwe, ale myślę, że ten wazon z tym jednym takim tulipankiem w środku doda tylko takiej przytulności, także powiem Wam, że naprawdę jest fajny. A w ogóle powiem Wam, że ten wazon był w promocji, on kosztował dzisiaj 7 zł, także naprawdę powiem Wam, opłaca się i dosyć taki bardzo ciekawy taki kształt, fajny. Podoba mi się kolor też taki delikatny i jasny. Przejdziemy teraz do takich pojemników szklanych. Już Wam powiem, dlaczego je kupiłam. Takie pudełka szklane, ponieważ mam dość plastików. Mam plastikowe pojemniki z Carrefoura i powiem Wam szczerze, że jestem z nich bardzo zadowolona, bo one mają takie przymocowane pokrywki, więc pokrywki mi się nie gubią.
Ale wzięłam dzisiaj dwa takie większe i dwa mniejsze, ponieważ już rok temu kupiłam sobie, pokażę Wam, to są moje, które używam już od roku i te pojemniki są naprawdę świetne. One no tu od góry się tak troszeczkę rysują, ale oprócz tego, że można je zabrać ze sobą na przykład z jakimś jedzeniem do pracy, czy chować na przykład, tak jak ja sobie robię meal prep w domu, można chować do lodówki, to jeszcze jak się je ściągnie właśnie to, ten plastik od góry, tą plastikową pokrywkę, to one w środku są żaroodporne. I na przykład ja robię sobie w takich pojemnikach żaroodpornych w airfryerze na przykład jakieś dobre jedzonko, czyli albo sobie podsmażam łososia, albo sobie podgrzewam kiełbaskę, albo na przykład jakieś jajko. Także naprawdę bardzo fajnie mi się sprawdzają. Wzięłam takie malutkie, nie miałam nigdy tych małych i są po prostu przeurocze. Jeden taki pojemnik chyba kosztował 8 zł, już Wam powiem. Tak, 8 zł, jeden taki mały, ponieważ ja robię bardzo dużo takich domowych past, na przykład pastę z białej fasoli, albo na przykład pastę jajeczną, albo pastę rybną. I miałam takie pojemniczki właśnie też z Pepco, plastikowe zakręcane, ale te zakrętki totalnie mi się gubią za każdym razem, albo mi pękają. No i ten plastik jakoś tak już do mnie totalnie nie przemawia. Ja bardzo lubię szkło. Wiadomo, że nie zawsze takie szklane pojemniki się sprawdzają, na przykład jeżeli jedziemy gdzieś dalej, no to trzeba uważać, ale jeżeli one są przeznaczone tylko właśnie dla mnie do użytku domowego, w szczególności te, to ja się kompletnie nie stresuję, a te są jeszcze fajniejsze, pokażę Wam, ponieważ mają w środku taką przegródkę i jeżeli na przykład ktoś z Was przygotowuje sobie wcześniej jakieś jedzonko, na przykład na następny dzień, o, to może sobie na przykład z jednej strony tutaj włożyć, załóżmy powiedzmy, nie wiem, kaszę, a tutaj na przykład jakąś surówkę, obojętnie. Także powiem Wam szczerze, że fajnie, że one są tak przedzielone, podoba mi się to, bo nieraz ja też sobie na przykład chowam, jak mi zostanie właśnie jakieś rybki troszeczkę, albo nie wiem, na przykład jakaś ze śniadania jakaś surówka, także z jednej strony można włożyć rybkę, z drugiej surówkę i włożyć sobie do lodówki i przechowywać. Te zamknięcia też są naprawdę bardzo, bardzo szczelne. Powiem Wam, że zdarzało mi się też różne płyny przechowywać właśnie w tych moich pojemnikach i nigdy mi się nie zdarzyło, żeby mi się po prostu coś z nich wylało. Także jestem bardzo zadowolona. Te pojemniczki większe były chyba po 20 zł, już Wam powiem. Tak, 20 zł, jeden taki pojemnik. Także naprawdę niedużo, a tak po trochę, jak wiadomo, że tam nie każdy ma na to, żeby od razu wydać nie wiadomo jaką ilość pieniędzy, ale na przykład jeżeli chcecie sobie sprawdzić, a potrzebujecie jakiś taki pojemnik lepszej jakości, no to polecam Wam naprawdę bardzo serdecznie te pojemniczki z tymi właśnie zamykanymi pokrywkami, bo one są naprawdę bardzo fajne. Zobaczę, jak mi się będą jeszcze właśnie te sprawdzać z tymi przegródkami. No, tu się chyba najbardziej mój mąż ucieszy, bo on sobie szykuje właśnie do takich pojemników jedzenie do pracy i sobie zabiera, a on pracuje na miejscu, także nie boję się, że coś mu się po prostu z tym stanie. Zresztą on ma swój lunchbox, taki dosyć bezpieczny, więc wiem, że będzie ok. No i kochani, tyle. Tak naprawdę mało kupiłam, ale chciałam się z Wami tym podzielić, abyście widzieli, że oprócz właśnie zakupów spożywczych czy takiej chemii do domu, kupuję również inne rzeczy. Wiadomo, że można to podciągnąć również też pod oszczędności, ponieważ jeżeli kupujecie już coś bardziej takiego, powiedzmy, no, porządnego, czyli to już nie jest plastik, tylko takie prawdziwe szkło, no to wiadomo, będzie to na dłużej. Ja używam, mówię, tych rok. I tak naprawdę oprócz tego, że delikatnie jest porysowana od góry ta pokrywka, no bo tu jest jednak plastik, to tu od spodu kompletnie nic się z tym nie dzieje. Ani się to mi nigdy nie uszczerbiło. To szkło jest naprawdę bardzo grube. Pokażę Wam raz jeszcze, może na przykładzie tego maluszka. Naprawdę jest bardzo grube, zobaczcie. I no, przy takim użytku codziennym, jeżeli będziecie no, ostrożni, no bo wiadomo, że tym się nie rzuca, no to nie powinno się nic kompletnie stać. Raz mojemu mężowi chyba jak wyciągał ze zmywarki, właśnie fajnie się też myje te szkiełka i również te pokrywki plastikowe w zmywarce.
jak wyciągał, chyba nawet mu spadło ten jeden pojemnik i naprawdę nic się nie stało. Także polecam Wam bardzo serdecznie. Życzę Wam wspaniałego dnia, a ja biorę się za rozpakowywanie tego. Deski będę zaraz szorowała i olejowała i zostawię je do takiego porządnego wyschnięcia na następny dzień. No i zobaczymy, jak one będą mi się sprawdzać. Jeżeli mieliście z nimi do czynienia, czyli jeżeli mieliście kiedyś już te deski, to dajcie znać, czy one się nie odklejają, bo ja mam wrażenie, że one mogą mi się tutaj na tych końcach odklejać, bo one są chyba tutaj klejone. No ale za taką cenę, no to też się nie spodziewajmy, że będzie to coś porządnego tak bardzo, bardzo i na długo, a mogę się mylić. Także, no nie wiem, zobaczę. Wyrzucę wszystkie te, które mam stare, tym bardziej, że ja Wam mówiłam, że styczeń u mnie to jest po prostu miesiąc oczyszczania mojego domu, oczyszczania mojej przestrzeni z rzeczy, których nie potrzebuję, które są już stare, wysłużone. Bardzo chcę mocno wprowadzić do domu taką świeżość, nowość, oczywiście bez przesady, żeby też się nie przytłoczyć tymi niepotrzebnymi rzeczami, ale lubię mieć tak czyściutko dookoła i pachnąco i tak, żeby po prostu nie było ani nic uszczerbione, ani takie zniszczone, żeby po prostu było tak ładnie i przytulnie w tym moim domu. Dobrze, kochani, wszystkiego dobrego Wam życzę. Trzymajcie się, dajcie mi znać w komentarzach, czy robicie zakupy w Pepco i co kupujecie fajnego. Może jeszcze czymś mnie zainspirujecie. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!